I teraz, kochani, upraszczając całą zabawę, znacie to gdzieś tam z moich książeczek, że w zależności kto was wychowywał, jakimi ludźmi się otaczaliście, czy oglądaliście MTV, czy więcej TVN24, nie, intelektualiści oglądają TVN24. Tu pozdrawiam mojego tatę. Że wszystko wie o polityce. No to... Generalnie musicie wiedzieć to bardzo dobrze, że to, czego się nasłuchaliście, od osób, jakich się nasłuchaliście, tam się kończy wasz światopogląd, tam się kończy wasza wiedza. Teraz, jeżeli nie wychowywali was mistrzowie duchowi, no to macie pecha i nic na temat rozwoju duchowego, szczęścia, wolności, no nie wiecie, nie macie prawa wiedzieć, no bo jak nie byliście wychowywani przez takich ludzi, no to sorry, batory. Jeżeli nie byliście wychowywani przez wybitnych biznesmenów i nie przekazywali wam wiedzy, no to sorry, ale o prowadzeniu wielkich biznesów, zarabianiu milionów też nic nie wiecie. No i teraz jak zaczynamy rozumieć ten mechanizm, że głównie wychowują nas ludzie z epoki PRL-u, no to to myślenie jest średnie na jeża. No i teraz jak zaczynamy mieć dostęp do internetu, do książek, czego kiedyś nie było, to nagle się okazuje, że my możemy mieć myśli najwybitniejszych tego świata. I tu możemy się chyba pobawić w ogóle w te bzdury, które gdzieś tam wierzyliśmy, jak wyglądał ten proces. Ty masz jakieś takie swoje rodzynki? Ja zaraz wyniucham swoje, nie? Pierwsze, to jest fajne, że w ogóle mówisz o tym świecie PRL-u, bo ja cały czas byłam wychowywana w takim, wiecie, że kiedyś to były fajne czasy. Wszystko na kartki, wszystko, ale wtedy to były fajne czasy, naprawdę fajne czasy. Więc ja gdzieś tam od zawsze słyszę w rodzinie, nie mówię tylko o mojej mamie, tylko mówię ogólnie o wszystkich dziadkach, ciociach i w ogóle każda impreza, oni zawsze wspominali, że jak fajnie było. Więc ja już wiedziałam, że żyję w tych gorszych czasach, także to było ciekawe. No i teraz przejdźmy do takich fajnych motywów odnośnie myśli. To, co jest najpiękniejsze z tymi myślami, to, że ja w 100% we wszystkie swoje myśli wierzyłam. To było po prostu, to jest majstersztykt umysłu, że co mi się nie pomyślało, to ja byłam w stanie za to oddać życie. Przenośni i dosłownie. I od takich najbardziej abstrakcyjnych rzeczy, że czarny jest lepszy niż czerwony czy żółty, po takie arcy po prostu, wiecie, kosmiczne, że lepiej iść na medycynę, czy tak zaplanować swoje życie, czy takiego męża wybrać, czy takie trywialne sprawy, aż do takich grubych. I teraz najfajniejsze jest to, że ja wierzyłam w te myśli i te przekonania, no to znowu był automat. I mnie się wydawało, że ja świadomie podejmuję decyzję, że mi się myśli, wydaje to i tak jest, a to i tak było wgrane, zaprogramowane przez otoczenie, jakie mnie wychowało, przez szkołę, do jakiej chodziła. I znowu po chwili miałam taką lampkę w sobie, że to wszystko tak naprawdę, co jest w mojej głowie, to mnie się wydaje, że ja podjęłam decyzję, że ja dokonałam wyboru, a tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek wyborem, z jakąkolwiek decyzją. To jest w automacie. I mało to, ja jeszcze w to wszystko głęboko wierzę. Także tutaj mi się pojawiło pierwszy taki, ja że tak powiem, się samokrzyżowałam przez te myśli, bo zazwyczaj mamy więcej tych negatywnych, nie? No bo nie wiem, czy ktokolwiek z was ma więcej pozytywnych myśli tak z automatu. To jest naprawdę, że jesteście szczęściarzami. Będzie dobrze, damy radę, wybaczam ci. Na bank wszyscy tutaj. Zdecydowanie więcej jest tych negatywnych. Od po prostu siebie, definicji swojego wyglądu, definicji tego, kim ja jestem, po definicję, że tak powiem, swojego życia, lifestyle'u, wszystko, że tak powiem, określamy negatywnie. I jak wchodzimy w te wszystkie negatywne myśli i my w nie wierzymy na maksa, to się stajemy tymi myślami. I to jest niesamowite, że dosłownie w sekundę, zmieniając myśl, można zmienić siebie. No i teraz łatwo to jest powiedzieć, jeżeli mamy sobie wmówić, że zupa jest nie przesolona, tylko troszeczkę ostra. Gorzej, jeżeli sobie mamy powiedzieć, że na przykład jakaś grubsza sprawa typu nie będę wierzyć w to, że zdrada mojego partnera to jest serio zdrada, która mnie, wiecie, tam ubodła jakoś strasznie. Czyli tutaj już jest wiara w swoje myśli, przekonanie. No zmienić to i się nie podpinać do tej myśli, no to już jest znacznie bardziej trudne.
No i to i na początku tej zabawy jest tak, że pewne schematy myśli, to świetnie to powiedziałaś, są rzeczy, które bardzo łatwo jest odkręcić, nie? Że o, dzisiaj nie jest zła pogoda, tylko no, dzięki deszczykowi wszystko rośnie. No i łatwo to sobie przekształcić, nie? Z negatywów w pozytyw. No ale są takie programy, które jest ciężko odkręcić i to wiemy doskonale, jak się rozmawia z naszymi starymi, nie? No im odkręcić też w teorii proste rzeczy, no nie jest tak łatwo, bo mają oni już wiedzą. Zakorzenione, tak. Wbite do głów i to mogą być totalne głupoty, ale oni w nie wierzą. Teraz, żeby wam też pstryczka dać, to każda myśl, w jaką tak naprawdę kiedykolwiek wierzyliście, nawet jak ona była mądra, to i tak był stek bzdur, bo na wszystko można na wiele sposobów patrzeć, ale o tym jeszcze będzie. Ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą, i to znowu teraz jest takie małe tupnięcie, jest to, żeby zrozumieć, że te myśli się same myślą, że to jest automat. Nigdy w całym swoim życiu nie było tak, że wy coś świadomie sobie myśleliście. Tylko wszystko jest sumą waszych nawyków, wszystko jest sumą waszych rodziców, tego, co się naoglądaliście. I teraz w tej zamkniętej bańce, tej zamkniętej kulce była cała wasza rzeczywistość. I w nią wierzyliście. I teraz fajne, ja uwielbiam oczywiście drastyczne przykłady. No wyobraźcie sobie, że rodzicie się w jakiejś... Pamiętacie Fritza? Ja nie wiem, ten Fritz mi jakoś siadł na głowie. Kto pamięta motyw Fritza z Austrii? Ręka w górę. No to on tam wychowywał swoje dzieci w piwnicy. molestował. Znaczy molestował, to w sumie w rodzinie nic nie ginie. Dzieci jakieś tam z tego się porobiły. No na dwór wychodzić nie mogli, no taki minus. Ale telewizor był. No i tak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. No i teraz jaki światopogląd mają takie dzieci, które wychodzą potem na świat? No ograniczony. Bardzo, nie? Mają wbite nawyki, wbite zachowania i teraz wychodzą do świata, bo później się udało jakby im opuścić ten lokal. I teraz ja bym to przyrównał do czegoś takiego, jak większość ludzi ma mindset, a być przebudzonym. Czyli nagle, jak ona się musiała, czy te dziewczyny musiały się zderzyć z normalnym światem, że to jest wow, że to w ogóle są inni ludzie, można chodzić do pracy, można w ogóle miliardy możliwości, mogę na wakacje pojechać i tak dalej. Tak samo jest przepaść między tym, jak normalnie funkcjonujemy, a nagle się okazuje, o kurczę, to te wszystkie myśli, jakie ja miałem na temat siebie, innych ludzi, świata, co jest możliwe, co nie jest możliwe, że to wszystko był stek bzdur. I jeszcze, żeby to się tylko myślało, to by było pół biedy. Problem polega na tym, że każdą myślą, nawet najbardziej absurdalną, po prostu my jesteśmy przesiąknięci. Ona się staje integralną częścią naszej osobowości. I to nie jest tak, że to jest po prostu chmurka, dymek nad naszą głową, tylko każda myśl, ona nas tworzy. To jest niesamowite, że jak jesteśmy nieświadomi, to my sobie tak potrafimy wejść w każdą, że tak powiem, zajawkę, która nam leci. I teraz wyobraźcie sobie tak, każdy z nas ma Facebooka czy Instagrama, nie? Jak was wkurza to, albo nawet przyziemniej pójdźmy, telewizja, jedynka, dwójka, TVN, weźmy już te komercyjne na maksa, TVN albo Polsat, oglądacie film fajny i wiecznie macie te reklamy. I to jest dokładnie to, co się dzieje w naszej głowie. Niby wszystko fajnie z tymi myślami, niby coś tam ogarniamy, ale cały czas reklamy. Cały czas reklamy. I jak człowiek jest nieświadomy, to on nad każdą reklamą będzie się fiksował. Każdą reklamę będzie do siebie dopuszczał. Każdą reklamą będzie żył. Będzie się zastanawiał, tracił energię, czas. Nawet jeżeli to będzie reklama Pampersów, a nie macie dzieci. I nie macie nic wspólnego, załóżmy, z wychowaniem już niemowląt, to i tak będziecie się na tym fiksować, bo to jest automat. I to jest tak naprawdę absurd w tym wszystkim, że my bardzo dużo energii tracimy na myśli, które no, zupełnie nam nie są potrzebne. Nie? Ja już rozumiem, wchodzić, bym sobie wytłumaczyła teraz, że wchodzić w myśli, które jeszcze w jakiś tam sposób nie mogą zaprzątać odnośnie tańca, biznesu, ale wchodzić w takie absurdalne myśli, a uwierzcie mi, że w nieświadomym umyśle leci film, plus wszystkie reklamy. Wszystkie. I teraz mi się przypomina, ty ostatnio mi mówiłaś coś takiego, że ty myślisz, czy myślałaś, czy kobiety myślą tak, co ona pomyśli, ja zrobię, żeby ona nie pomyślała, albo zrobisz tak, żeby pomyślała,
I teraz... I to jest, nie? Tu można pójść tak daleko, w taki ja kosmos. Ja filmik na YouTubie o tym zrobiłam, nie? Że to jest właśnie najfajniejszy ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Ja myślę, że ona pomyślała, że one myślą, że ja pomyślałam wtedy to i to. I to wcale nie jest absurd. Tak większość z nas funkcjonuje. I wiesz co, i to nie tylko kobiety. Tak przy okazji. No na pewno. Ja mam na szczęście słabą pamięć. To jest, powiem wam, matut, nie? Serio, prawie nic nie pamiętam. Ale przywołajcie sobie teraz w głowie, ile razy mieliście jakąś fiksację, bo wam się wydaje, że ktoś coś myśli na wasz temat. No, to jest dobre, nie? I teraz wiecie, jak się ma dystans, no to wiemy, że ta osoba jest nieświadoma. Co ma za znaczenie, co ona myśli? No przecież ma swoje doświadczenia, swoich starych. Albo idźmy dalej. Wy wiecie, co oni myślą. I dlatego wy postępujecie tak i tak, bo wy po prostu ja wiecie. Mu udowodnię, ja mu pokażę. No, dobra. Wy nie musicie nawet patrzeć na tą osobę, wy już wiecie, co ona myśli. Więc... A to jest klasyk. Tak mamy wszyscy, kiedy kieruje nami automat. Teraz ręka w górę. Kto z was regularnie medytuje? No, mamy już paru freaków. No. I teraz medytacja, w szczególności na początku tej zabawy, to jest fundament, żeby się odkręcić. Jak nie będziecie medytować świadomie, to niestety, ale nie będziecie robić tego space'u między ja a moje myśli, tylko będziecie swoimi myślami. Będziecie zmieniać może negatywne na pozytywne, brawo, ale dalej będziecie swoimi myślami. I teraz dopóki medytacja, przynajmniej na początku tej zabawy, nie stanie się dla was fundamentem rozwojowym, niestety, ale wydłużacie sobie tą grę bardzo długo. Czyli możecie wierzyć w te wszystkie myśli przez całe życie albo przez przynajmniej część tych myśli przez całe życie, jak nie będziecie regularnie medytować. I teraz się zabawimy. Poznęcamy się nad wami. A czemu poznęcamy? Bo jak w moim klubie FTC, jak jeszcze to ostro prowadziłem, piłkarzom to mi się nie chciało, to robiliśmy to na minutę i tak zawsze im się coś myślało. My sobie to zrobimy do porządku. My sobie to zrobimy minut 6. Czyli 6 minut, o Boże, ale długo. Postaracie się o niczym nie myśleć. Z podkładem? Czy bez? Myślę, że bez, bo wtedy te wszystkie pierdnięcia, beknięcia prowokują do tego, żeby umysł się aktywował. Także tam coś przejedzie, tam coś, ktoś się przesunie. Także kochani. Najlepsze jest to. Ciekawe, czy ja już teraz nie myślę. Nie, no, to są najlepsze, czyli albo nie myśl. Nie myśl. Teraz kochani, 5 minut, czy tam 6, będzie ciekawiej. 6 minut staracie się o niczym nie myśleć, czyli relaks. I teraz zapamiętajcie, co wam się pomyślało. I powiem wam, że czasami na tym FTC do takie hity, jakie ludzie potrafili, że wiesz, jeden, że jak grał 4 lata temu, mu się przypomniało. Drugi, jak mu ojciec coś powiedział. Trzeci, jak jechał. Czwarty, że kanapek zapomniał. Piąty, że głodny. No hit po prostu, co ludziom się myśli, jak nie chcą myśleć. Aha, i nie myślcie o latającej świni. No, teraz sobie musicie jeszcze z takim siusiorem wielkim. Broń Boże, tylko o tym nie myślcie, nie? No i kochani, w ramach zabawy, bo to jest serio dobre, zamykamy oczka, włączam stoper i 6 minutek po prostu sobie medytujemy, czyli witamy w klubie Świadków Jehowych Level Pro. Czas, start. I teraz, co wam się pomyślało, a nie miało? I to jest hit. Czy wy wiecie, jaki to jest teraz? I teraz, ha, 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 nie? Pomyślało mi się. I teraz ja wam powiem, ha, 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 a wy we wszystkie swoje myśli wierzycie. Czajcie? A są tak przypadkowe i teraz zawsze. Siedzicie sobie na kanapie i zaczynacie rozkminiać o kimś. Siedzicie na kanapie i mówicie, Boże, ale moje życie jest w ogóle do dupy. On coś powiedział i to jest na takiej samej zasadzie, tylko macie oczy otwarte i turbo angaż w tą myśl. A ja dzisiaj, jak coś mi się myśli,
to mam do tego taki dystans, jak wy macie mniej więcej dystans do tego, co wam się pomyślało. Tu o pierdnięciu, tu jakieś rosoły, tam jakiś ten. No ha, 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 tak? No jak się z tego nie śmiać? I teraz, a śmiejecie się tak ze swoich myśli? Czy jednak jest prądzik, nie? I teraz dla mnie każda moja myśl to jest ha, 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 ha. I mimo, że to wiecie, i teraz to jest znowu te tupnięcie, mimo, że każdy już czytaliście moje książki, wszyscy wiedzą, że myśli się same myślą, ale czy macie do każdej myśli ha, 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 co mi się pomyślało? I teraz to będzie jedna z ogromnych sztuk, żeby zrozumieć, że to się samo myśli, mam dystans do każdej myśli i ha, 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 że mi się to pomyślało. A nie, że do każdej myśli prąd. I teraz jakie to jest szaleństwo. Zostaje jakbyś miał tego bąka analizować teraz. Czy wypadało to powiedzieć, czy nie wypadało to powiedzieć, czy spieprzyłeś, czy nie spieprzyłeś, tylko trzy osoby się zaśmiały, 14 nie, wiesz. O co w ogóle z tobą chodzi, że myślisz o bąkach, nie? I teraz wiesz właśnie, o co z tobą choroba chodzi. Choroba psychiczna. I teraz ego działa w taki sposób, że z takiej igiełki po prostu lecą las wideł, nie? Las wideł i analiza, wchodzenie w to. I teraz czajcie, żeby w to wchodzić i analizować bąka. I teraz wy analizowaliście takie bąki całe życie. Bo coś wam się pierdło i wy za tym idziecie, nie? Za tym zapachem, za tą wonią, za tym... Do kolorów to przyrównujecie. To jest niesamowite. I teraz to się myśli samo. I teraz jak mam jeszcze, i teraz wyobraźcie sobie, że człowiek ma ograniczoną tą wiedzę, czyli znowu jest w tej bańce swoich rodziców, wychowawców, szkoły i tak dalej, ma gównianą wiedzę i te bąki śmierdzą jeszcze bardziej wtedy. To jest hit. Bo im więcej mamy wiedzy, tym jakby się to zaczyna coraz bardziej, jakby jakieś chemikalia się tam wkładało. Coraz mniej to śmierdzi, coraz większy dystans do myśli, coraz więcej sposobów patrzenia na świat. Zaczyna się to wszystko zmieniać. Także zrozumienie, że wam się to myśli samo i to nie ma kategoryzacji na myśli świadome, myśli nieświadome. Wszystkie myśli zostały wam zaprogramowane i umysł sam z siebie to robi. I bycie przebudzonym to jest te aha. To jest duże aha. I teraz, żeby wam jakby zobrazować, jak duże dla mnie to było aha, to jak ja pierwszy raz jadąc autem, ze sobą właśnie miałem taki wewnętrzny dialog miałem, że ja sobie postanowiłem tydzień wcześniej, że będę szczęśliwy, a nagle jadę i zaczynam sobie rozkminiać, a co jak to się wydarza, co jak tamto, to jak to, to nie wiem, do Anglii pojadę, jak pojadę do Anglii, no to tak. I zaczynam sobie wkręcać film i nagle jest wow, 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 wow. Ja przecież tydzień temu sobie pomyślałem, że będzie, że już będę szczęśliwy zawsze. I co to się dzieje w tej głowie? I nagle taki przebłysk, że to się samo mi w tej bani myśli. To jest na takiej zasadzie eureka. To jest naprawdę, to jest big deal. To nie jest coś takiego ten. Nikt tego tutaj na dzielni nie wie. Jak wy pójdziecie do swoich starych, potrzęśniecie nimi, mamo, tato, wy całe życie wierzyliście w myśli, które wam się same myślą, no to jak będzie? Przecież to są moje myśli. To jest minimum, nie? To są moje wierzenia, moje przekonania. To są jedyne prawdy na świecie. Najważniejsze. I tylko ja mam rację. Jeszcze z tą racją, nie? Ale pamiętacie, ile razy było tak, że coś wam się myślało, a 5 minut później, a w sumie, no nie miałem racji. A 30 sekund wcześniej taki klincz do tego, w co wierzyłeś. Teksańska masakra z piłą mechaniczną, nie? Tysiące razy tak było, nie? No i to jest coś nieprawdopodobnego. I teraz pierwszym etapem odkręcania tej zabawy, bo to fajnie brzmi, no ja już na dzień dzisiejszy mam tak, że w każdą myśl, tak jak wy mieliście do tych, co wam się pomyślały, ha, 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 no to ja mam do każdej ha, ha, ha. Dalej mi się myślą myśli, jest ich mniej, ale jest ha, ha, ha. Ja się żadną myślą nie przejmuję. Ale zanim się to wydarzyło, to przydały mi się afirmacje. I jak nie będziecie na etapie takiego, żeby zamienić te negatywne myślenie w pozytywne, co jest pierwszym etapem w kumaniu i transformacji zabawy z ego, no to
ta zabawa będzie utrudniona, no chyba, że od razu przeskakujecie z rynsztoka do oświecenia, nie? Powodzenia. Ja się trochę musiałem naturlać z tym ego, żeby to było tak, jak jest. Ale to jest fundament. I teraz, żeby to odkręcić szybko, Ewunia? Zmieniamy negatywne w pozytywne. Bo pozbyć się myśli tak na od razu to jest niemożliwe, nie oszukujmy się. To jest po prostu, nawet w arcy, nie, musielibyście się zamknąć w klasztorze Shaolin, medytować cały dzień z mnichami. Nic nie zaburza waszej koncentracji, nic was nie rozprasza, to może by się udało. Ale generalnie mówimy tutaj na tym szkoleniu o oświeceniu tu i teraz w XXI wieku, więc chcemy wam dać jak najwięcej umiejętności, które mają zastosowanie od dzisiaj, od już, w tym momencie. I afirmacja to jest dla mnie taka sztuczka magiczka, która powoduje, że od razu mogę niepotrzebną myśl, albo złą myśl, albo autodestrukcyjną myśl zmienić w myśl dobrą, pozytywną, nakręcającą. I wiem, że afirmacje to jest jak gdyby pierwsze narzędzie w ogóle w rozwoju jakimkolwiek. Afirmacje typu, że będę, jestem dam wam piękna. Przykład. Dam wam przykład. To jest przykład, którego używam bardzo często w swoim studiu. Na przykład wszystko jest drogie, czy można taniej. I cały czas mi się myślało to, że właśnie, że te myśli, że wszystko jest drogie. I tu sobie wkręciłam na przykład nową myśl, którą automatycznie wbijałam, że nie, ja zacznę więcej zarabiać, nie? No, czyli zaatakowałam tą myśl negatywną, bardziej pozytywną. Więc to jest jak gdyby najprostszy myk, żeby jak tylko macie tą złą, to ją zmieniacie. Nie jesteś biedakiem, jesteś bogaty duszą. Jesteś uduchowiony. No i teraz ta zabawa, ja kiedyś śmiałem się z afirmacji, że siedzisz i sobie mówisz, jestem pewny siebie, uda mi się, dam radę. I to jest ten ruch coachingowy. I teraz dużo ludzi w to nie wierzy, no bo jak mamy tylko afirmacje bez wytłumaczonego mechanizmu myśli, że one się same myślą, że one są zaprogramowane i tego się nie zrozumie, to robienie afirmacji jest takie, no wiecie, nie? Ta uda się na bank, będę milioner, wybaczę wszystkim, na bank, nie? I teraz te ego nasze od razu ma takie kontry gotowe na te słodkie, pozytywne pierdzenie, jest miliony argumentów, żeby nie myśleć pozytywnie. Miliony. I teraz tu jest ta sztuka, że no to ja będę miał kontry na te pozytywne myślenie. To mi się samo myśli i teraz muszę te negatywne myślenie zamienić w pozytywne. No to teraz trzeba się nasłuchać, naczytać, naoglądać najwybitniejszych tego świata. No to posłuchajmy, jak myślą, jak rozwiązują problemy, jak podchodzą do problemów ludzie sukcesu. Jakie myślenie mają ludzie ze świata rozwoju duchowego? I teraz zaczynamy proces osłuchiwania się nauki, edukacji najmądrzejszych na tej kulce. I nagle, to Dalaj Lama inaczej myśli o, no nie wiem, o relacjach niż moja mama i tata. No inaczej. Sam, nie? Wie, co robi. Inaczej patrzy Bill Gates, Elon Musk, Arnold Schwarzenegger na osiąganie sukcesów niż mój wujek, nie? Albo kolega z ławki. Ja mówię, będę Batmanem, on mówi, pieprznij się w czoło, nie? Nie w zabrzu. I teraz nagle się okazuje, że najwybitniejsi tego świata mają zupełnie inne myślenie niż ludzie przeciętni. I teraz drogą na skróty, i to jest jeden z geniuszy, które ja nieświadomie zrobiłem, było to, że na kanale takim YouTube'owym jak Odważ się żyć, Evan Carmichael, no później oglądanie ze świata duchowego, tam Eckhart Tolle, Sadhguru, no wszystkich przeorałem. Ja tego bardzo, bardzo, bardzo dużo słuchałem. I sam fakt słuchania przeprogramowywał mi umysł na fale radiowe tych najmądrzejszych na świecie, a nie moich rodziców, szkoły, przyjaciół z mojej klasy. To też jest hit, nie? Że chodzimy do szkoły, wrzucają nas do jakiejś klasy, jakichś frików i my się kopiuj w klej. I kto głupszy, to ma mocne wklej komuś, nie? Ciekawym paradoksem generalnie w naszym społeczeństwie, ja sobie tak w pewnym momencie to zauważyłam, że jest to, że kiedyś na przykład w kościele ludzie modlą,
i oni na przykład nie muszą wymawiać tych słów, w myślach się modlą, to wierzą w to, że te myśli działają, że my je możemy programować, świadomie dobierać. I tam tak jak gdyby działa. Mantry ludzie śpiewają uzdrawiające na jodze i to działa. Ale w takim życiu codziennym, co myśli, one mają jakieś działanie, gdzie tam w ogóle tu powtarzać sobie pewność siebie. Ja pamiętam do dzisiaj, jak ja tutaj zaczęłam działalność w tym studiu, i na jednym z treningów de facto puściłam właśnie takie programowanie umysłu, gdzie facet powtarzał przez 15 minut: jestem szczęśliwy, jestem pewny siebie, jestem szczęśliwy. 4 osoby w ogóle wyszły. Po co my to robimy? To w ogóle nie ma sensu. Część grupy dotrwała, no może kilka osób stwierdziło, że trochę się inaczej po tym czuję. No i teraz to, co jest właśnie ciekawe, o tym będzie zresztą za chwilę, że my strasznie wybiórczo podchodzimy do tych myśli, że nawet tutaj nie jest problem złapać się na tym, że te myśli są i one same se latają. To jest jeszcze okej, ale żeby podejść do tematu myśli, każdej myśli tak samo, tu się pojawia problem. Bo jest taki rodzaj myślenia, który tak, on działa, my go kontrolujemy, no bo jak nam jest ciężko, to my wtedy myślami przywołujemy, żeby było dobrze, żeby, nie wiem, nas uleczono, żeby było naprawdę fantastycznie w naszym życiu, żeby jakieś fatowe sytuacje się rozwiązały. Natomiast są potem takie aspekty, gdzie mówimy, to nie działa. Co ja tutaj będę teraz siedzieć, myśleć sobie, wizualizować pozytywnie w głowie, jak to w ogóle, co to da, nie? Co to ma do rzeczywistości? Więc ja myślę, że pies jest pogrzebany w tym, że my se wybieramy, gdzie te myśli nam się myślą i to działa, że my jak gdyby je programujemy, a gdzie to nie ma sensu. Ciekawa jestem, czy też tak macie. Czy też tak masz. No i teraz jak zmienić te przekonania? Bo to jest... Mimo wszystko jakby program dla niedorozwiniętych, czyli z głupiego ego, które jest autodestrukcyjne, chcemy zrobić ego, które będzie nas chociaż trochę głaskać i wspierać. No to jest pierwszy krok, żeby mieć z automatu, dobra, dasz radę, nie poddawaj się, a nie, to już jest koniec. Już koniec, nie, życie się kończy. Rozumiecie, dla mnie ta myśl pozytywna jest tak samo śmieszna jak ta negatywna, że to jest, i to jest bzdura, i to jest bzdura. Ale na początku ja pamiętam, jak walczyłem, i to jest walka wewnętrzna między tym, że czy mi się uda, czy dam radę, czy wszystko będzie w porządku, czy to się poukłada, jestem nieszczęśliwy, a chciałbym, żeby było dobrze. No, tych walk wewnętrznych mamy tysiące. I to, co ja zauważyłem, i to jest teraz znowu tupnięcie, to trzeba siebie przekonać. Czyli trzeba znaleźć taki argument na te ego, żeby one wreszcie odpuściło. To jest jak jakaś frikolandia, bo my musimy przekonać ten wewnętrzny mechanizm, żeby on puścił. To jest nieprawdopodobne. I teraz przykład z mojego życia. Pamiętam, jak moi rodzice zaliczyli bankructwo i ja, taki pozytywny bohater, naoglądałem się pozytywnych filmików na YouTubie. No i miałem to poczucie w brzuszku, że no dobra, jest dramat, ale w teorii wszystko się da ogarnąć, nie? No bo Elon Musk mówi, że żyj bez granic, tam mierz wysoko, dasz radę, nie? No to mówię, no w teorii, i to mówi Arnold, to mówi Elon Musk, to mówi Steve Jobs, no i wiecie, no ale jestem w czarnej dupie, nie? No i teraz, czy to działa? I teraz pierwszym etapem jest to, że dobra, zaufam im, przynajmniej ja tak miałem. Zaufam im, że w teorii to powinno zadziałać. I to jest nadzieja. Później jest niebezpieczny moment, jak z nadziei robi się wiara, że zaczynamy wierzyć, że będzie dobrze. To jest słaby moment, bo jak nie wyjdzie, to jest rozczarowanie. Nie? Wierzyłem i nie wyszło. No ale na końcu jest rozumienie. I to jest znowu ten moment, kiedy zaczynasz rozumieć, że jak robisz A, to będzie B. I teraz dla mnie ten mechanizm jest jasny jak słońce, że jak ja ciężko pracuję, będę miał wielkie ambicje i tak dalej, to ja będę osiągał. Dla mnie to jest jasne jak słońce. Ja nie muszę wierzyć w siebie. Wiara w siebie jest na poziomie mikro niedorozwoju. No. Jesteś jeszcze niedorozwinięty, dlatego musisz wierzyć w siebie. Na pewnym etapie ty rozumiesz, że jak robisz to, to będzie
taki i taki efekt. I tu mamy zrozumienie. I teraz ja, u mnie klikło, na przykład jeżeli chodzi o sprawy sukcesowe, jak wydałem swoją pierwszą książkę i nie umarłem z głodu, jak był ten największy kryzys, czyli z dnia na dzień zacząłem bardzo ciężko pracować od rana do nocy i ogarnąłem całą rodzinną sytuację, 5 osób na utrzymaniu. Wiedziałem, okej, dało się, wydałem książkę, osiągnąłem coś niemożliwego i w tym momencie było aha. Aha, jak ja wydałem książkę, to ja mogę zrobić wszystko, włączając to lot na Marsa. Jak się zaprę na coś, to ja jestem w stanie osiągnąć wszystko. I teraz ja na tej książce nic nie zarobiłem. Ona nie sprawiła, że stałem się znany. To nie był żaden bestseller, ale ja ją po prostu napisałem i u mnie to klikło. Przekonałem sam siebie, że aha, wszystko to, co oni mówili, to działa. Okej, ja może jeszcze na tamten moment nie miałem żadnych sukcesów, ale ja zrozumiałem ten mechanizm. I teraz każdy z nas potrzebuje te wewnętrzne przekonanie siebie, że coś działa. I tego wam nikt nie namaluje, tego słowo klucza dla was, czy tych słów mocy dla was. Wy sami musicie znaleźć na siebie sposób, jak przekonać tą wewnętrzną, no już nie będziemy wyzywać. Nie wiem, wszyscy jedno albo drugie słowo pewnie. Ale jak siebie przekonać, żeby zmienić przekonanie? I to jest zadanie domowe dla was. Zapiszcie to sobie jakoś, że jeżeli chcecie się stać pewni siebie, jak przekonać siebie, że już jesteście? Jeżeli się wstydzicie, jak zrobić, żeby być pewnym siebie? Jeżeli się boicie, jak stać się... Ale tą pewnością wszystko pasuje. Jestem brzydki, jak się przekonać, że jestem ładny? I teraz tu jest waszym zadaniem, żeby to laserowo zrobić, a potem poszukiwać tego słowa klucza. Poszukiwać tych słów, które was odkręcą. Bo jak zrobimy to tak laserowo, to wy to możecie zrobić bardzo szybko. A jak my coś niby chcemy zmienić, ale wiecie, za 2 dni, czy tam, za 15 minut zapominamy o tym, to się może nigdy nie wydarzyć. I teraz jedną z moich cech było to, że jak ja już coś chciałem ogarnąć, to ja nie odpuszczałem. Po prostu mi to w brzuchu nie dawało spokoju, że jak chciałem być szczęśliwy, to robiłem wszystko, żeby być szczęśliwy. I szukałem, aż znalazłem. Także determinacja w odnajdywaniu tych wewnętrznych dialogów jest kluczowa. Teraz jestem ciekaw, jakie ty miałaś takie główne momenty, gdzie przekonałaś siebie do czegoś. Fajnie miałeś, to miałeś tak epicko, nie? Film można by było nagrać. Ja tak nie miałam, nie? Pytanie brzmi, jak zmienić przekonania? No i teraz ja was zapytam, odpowiedzcie w myślach. Komu wleciała ta świnia z tym przyrodzeniem w czasie medytacji? Ktoś miał? No i nawet nie musicie podnosić rąk. Świnki, no. Na bank każdemu na chwilę wleciało. Nawet ja się zastanawiałam, dlaczego sobie wyobrażam teraz tą świnię, nie? A właśnie dlatego, że my jesteśmy w stanie wpływać na te myśli. Jeżeli my wiemy, że wszystko na nie wpływa, to my jesteśmy też tym wszystkim. No więc jeżeli ja jestem w stanie wpłynąć na to, co mi się myśli, to ja w pierwszym momencie to, co zrobiłam, i to polecam wszystkim, bo to jest takie zadanie dla przedszkolaka, to wzięłam kartkę i ja spisałam wszystko, co bym chciała, żeby mi się myślało. Czyli ja sobie stworzyłam taką mapę myśli, które chcę, żeby gdzieś tam sobie latały po mojej głowie. I to się tyczyło odnośnie kariery, to się tyczyło odnośnie zarabiania pieniędzy, to się tyczyło odnośnie relacji, wszystkiego. Spisałam wszystkie myśli, jakie bym chciała, żeby latało po mojej głowie. I tutaj jest naprawdę magia, bo w momencie, kiedy ja to spisałam, wiem, ty nie spisujesz, ale teraz już... No, jestem leniwy. No. W momencie, kiedy ja te myśli sobie spisałam, to uwierzcie mi, że one procentowo zaczęły się znacznie częściej w mojej głowie pojawiać, niż jak ja sobie myślałam o tym, że powinnam sobie spisać. Rozumiecie paradoks? Ale to już jest generalnie stwierdzone naukowo, że jak ludzie spisują, to ten papier coś takiego ma do siebie, że to się nas trzyma. Więc to jest numer jeden, żeby po prostu sobie spisać wszystkie najbardziej takie, nie wiem, absurdalne, że chcę często myśleć o tym, że jestem milionerem. No bo jeżeli myśli, afirmacje, o czym myślisz, to przyciągasz, możemy sobie pójść tym sekretowym, że tak powiem, streamem, no to dlaczego nie? I co jest ciekawe, tutaj na chwilę wrócę do ego tylko, przy pierwszej liście moje ego mnie zatrzymało, myślałam, że tam będzie nie wiadomo ile tych myśli, tam było chyba 10 i byłam aż zaskoczona, że ja tak mam taki wąski zakres tego, co tak naprawdę chciałabym, żeby było w mojej głowie. No i potem dopiero, kiedy tak naprawdę otworzyłam się na to, że jeżeli
Mam prawo myśleć sobie i dobierać myśli w taki sposób, jak mi się żywnie podoba, no to ta lista wzrosła do tam 100. I tyle. I to było takie proste, że ja je po prostu spisałam. Raz podjęłam decyzję odnośnie tego, jak chciałabym sobie myśleć. I tu jest pies pogrzebany, że bardzo często my chcemy, ale nie działamy, nie podejmujemy decyzji. A jak nie ma decyzji, no to tak naprawdę nie ma nic. Prawda, Dawidu, Niuniuś? Tak. Święta prawda. I teraz... Także u mnie trochę mniej epicko, u mnie tak bardziej, wiesz. Ta, papier, dobrze. Ta. To zawsze równowaga. Wracając do sekretu. Ile ludzi nie wierzy w sekret? Że wiecie, będę myślał, że jestem bogaty, to będę bogaty. A to dokładnie tak działa. To jest niesamowite. No. Jeszcze wam powiem o takiej pułapce. To Roman jest akurat na sali. To jest jego fajny przykład. Zastanawiajcie się nad tym, jak już formułujecie te myśli. 3 razy nad tą myślą. Bo w swego czasu Romana afirmacja była chcę zarobić na spłatę kredytów. Przepraszam, zajebista afirmacja, nie? Czyli jeżeli ja mam na przykład, nie wiem, 40 tysięcy w kredycie, to chcę zarabiać 40 tysięcy i tyle mi wystarczy. Czyli jego afirmacja nie była na zasadzie chcę zwiększyć dochody mojej firmy, wiecie, chcę zarabiać, tylko jak umysł strasznie go limitował, jak te myśli go limitowały, po czym po pół roku mówi, ale ja byłem porąbany, że ja myślałem w ten sposób, nie? Zamiast myśleć o tym, że chcę zwiększyć po prostu swoje dochody, co siłą rzeczy spłaci moje kredyty i zobowiązania, to ja po prostu myślałem o tym, że chcę spłacić te zobowiązania. I tym samym zawęziłem w ogóle pole działania tych moich myśli. Więc to jest też taka sztuka, żeby umieć te myśli budować serio, tak jak ty powiedziałeś, nie? Niemożliwe. Napiszę książkę, udowodnię sobie, bo to jest duży dowód, mocny dowód, który daje mi tak naprawdę kopa do działania. No, tylko im większa abstrakcja, tym ciężej przekonać ego, przynajmniej na początku. Tak. Teraz dla mnie to jest proste jak oddychanie, że ja mogę sobie wkręcić jakiś duży cel, no będzie wymagał dużego nakładu pracy, ale wszystko jest możliwe. Przykładem są tego ludzie, którzy osiągnęli abstrakcyjne rzeczy. I teraz tu, no zabawa z tym ego jest tak, że albo sobie zróbcie świadome schodki, że najpierw dobra, sięgnę tu, a nie od razu tam, bo teraz są właśnie różne typy osobowości. Ktoś może podejść logiką, ktoś łańską fantazją. Zależy... Tak, tylko właśnie ja mam tak, że jak ja nie mam takiego celu, który aż rajtki by mi spadły na myśl o osiągnięciu jego, to mi się nie chce. Dla mnie, ja nie lubię takich półwyzwań. A ja mam tak, że jak coś zrobię i mi nie wyjdzie za pierwszym razem, to już nie chcę, bo ja nie lubię przegrywać. No i teraz tu będą fajniejsze małe cele, ale cały czas do przodu, a ja lubię ogromny, bo wtedy czuję fan i ekscytację, żeby coś takiego niesamowitego zrobić. A nawet jak mi się nie uda, to też jest fajna wymówka, że jak mi się nie uda, no to przynajmniej próbowałem. Nie? I teraz patrzcie, jak z tym ego jest, że dobra, idę po coś dużego, jak mi się nie uda, przynajmniej spróbowałem. Kozacy próbują. Porażki sprawiają, że wzrastamy. I teraz to jest ten self-talk, który gdzieś tam się kręci jeszcze czasem w mojej głowie, jak idę po te ambitne rzeczy i teraz gdybym ja nie miał takich pozytywnych już wkrętów, wbitych, i które mnie przekonały, no to nie byłbym w stanie osiągać. No bo to wynika z tego zrozumianego, przekonującego mnie wkrętu. Nawet jak leciałem, no chociażby to też niedawno, te pierwsze razy samolotem i chciałem zostać skoczkiem spadochronowym, no to lecę i się boję, nie? No i sobie myślę, po co się boisz? No jak spadniemy, to spadniemy. Jak wszystko będzie okej, no to będzie okej. Jak nie będzie okej, to nie będzie okej. No i teraz szukam na siebie i normalnie siedzę, bo to już właśnie taki nazwijmy to świadomy ten self-talk. Siedzę w tym samolocie i się zastanawiam, jak przestać się bać. Co ja muszę sobie powiedzieć, żeby się odkręcić? I w pewnym momencie sobie powiedziałem, że dobra, to nie jest strach, tylko to jest ekscytacja. Ekscytuję się, że lecę. I czuję aż takie, wiecie, mrowienie w brzuszku jest ten. To jest ekscytujące, że zaraz wyskoczę z samolotu, a nie, że sram w gacie. I teraz to sprawiło, że przekonałem siebie, że to jest serio ekscytujące, bo jest. I mi klik. I nagle ze strachu zamienia się w to coś fajnego. I teraz jak wy będziecie na siebie szukać patentów, to będziecie znajdywać tak,
A nie tak jak większość ludzi całe życie mogą gonić się za ogon i nie znajdą tego, bo nie szukają tego świadomie. Tylko jest problem i zapominam i on dalej jest gdzieś tam zakopany. Nie kłamie, tak ma, w Chorwacji, klify, płyniemy łódką. Stałem długo, ale... I Dawid mówi, na klify, ja uwielbiam klify, ja skaczę z samolotów, klify też musimy zaliczyć. No tak reszta ekipy, ja tam nie będę skakać, moje nogi są dosyć cenne. Roman mówi, no dobra, pojedziemy na te klify, tak? Popłynęli, wszyscy skoczyli. A ja zostałem. Dawid jeszcze pół godziny walczył, tak? Ja już przestałam nagrywać, bo szkoda było pamięci w telefonie. To skoczył. No. Także to też jest ciekawe, że skakałeś z samolotu, tam to fajnie sobie wgrałeś nową, że tak powiem, myśl i działało. Natomiast klif niżej. I trzeba było nową, nie? Że... I od nowa zabawa. Tak. I to jest, to jest o tyle ciekawe, że jest tyle różnych nowych sytuacji, tyle różnych sytuacji w życiu, że te ego jak nas trzyma, to my mamy tak naprawdę miliony obszarów do odkręcenia. Miliony myśli do odkręcenia. I trzeba jakby zdać sobie z tego sprawę, że relacje to jest zupełnie co innego niż sukces. Podejmowanie jakiegoś tam ryzyka zupełnie co innego niż wychowywanie dzieci. I teraz tych gier jest cała masa. O tych grach jeszcze będzie, w szczególności w jutrzejszym dniu, to sobie właśnie będziemy przekładać to potem na praktykę. Ale samo to, że wy sobie wrzucicie na ruszt, dobra, chcę odkręcić się tu, szukamy patentu, jak się przekonać. Jak wy to tak postawicie, to, co znowu 10 lat zajęło mi i przypadkiem gdzieś tam znalazłem na siebie sposób, bo któryś słowo klucz od jakiegoś mentora dotarł do mnie, albo przypadkiem osiągnąłem sukces, albo coś się wydarzyło i się zmieniłem, bo coś mi zaskoczyło, wy możecie odkręcić dużo szybciej. I to jest dobra wiadomość. Przejdźmy do etapów. No i teraz, tada, jak to jest poetapowane, bo to są dla was właśnie te najważniejsze rzeczy, żebyście wiedzieli, gdzie jesteście. Na jakim etapie w rozwoju duchowym, w obszarze myśli jesteście? Ja myślę, że to jest generalnie chyba jedno z najfajniejszych aspektów tego szkolenia, żeby naprawdę siedliśmy i poukładaliśmy przebieg tych etapów w kontekście na przykład myśli. To jest dosyć ważne, bo jeżeli wy dzisiaj zdiagnozujecie się, tak powiem, troszeczkę medycznie, na jakim etapie jesteście, to będziecie w stanie bardzo szybko ruszyć do przodu. Problem często jest w tym, że my nie do końca wiemy, gdzie my się znajdujemy. Nam się wydaje, ale że tak powiem, gdzieś ta wiedza jest, gdzieś tam dzwoni, w niektórych aspektach działa, niektórych nie. Nie bardzo wiemy, jak z tym ruszyć do przodu. Jak ktoś jeszcze ma taki typ osobowości jak ja, że lubi wygrywać, no to w tym momencie dwie porażki i dobra, wywalić te myśli. I dlatego teraz bardzo, myślę, że solidnie sobie omówimy te etapy, jak to u nas było. Jak to z obserwacji jest, no bo też z ludźmi trochę kilka lat współpracujemy odnośnie tych etapów. I wy myślę, że dzięki temu będziecie mogli sobie zaznaczyć ptaszek, czyli tutaj jestem. No co, o starych nie będziemy rozmawiać na autopilocie. Jak mamy tak przez siebie, to Boże Święty, no to jest tak na samym początku powiedziałaś. Pierwszy etap to jest klasyk, wierzymy we wszystko. Po prostu śmietnik, nie ma... cały śmietnik w nas, wszystko 100% sprzężenie. Tak. Nauczyciel coś powiedział, wszystko wierzymy, w telewizję wierzymy, co politycy mówią wierzymy, co policjant powiedział, wszystko wierzymy. I to słowo wierzymy jest tutaj słowo kluczem. Podpinamy się, mamy prąd, zasilamy te myśli. Jesteśmy tymi myślami. I też na tym etapie tego autopilota bardzo często ludzie mówią, że są zgubieni. Bo tych myśli jest tak dużo, one są tak skrajne, one są tak multikulturowe, że w pewnym momencie my tak, bo nasze ego pragnie w coś wierzyć, że zaczynamy się gubić, bo my już w sumie nie wiemy, w co mamy wierzyć, tak? I ten autopilot jest zgubny. No bo niestety to nami tak szasta i miota, że to nie ma nic wspólnego z poczuciem jak gdyby siebie tutaj, spokoju, komfortu. No nie, no bo wstajesz rano i tak naprawdę od tego, że nie wiem, kołdra źle pachnie, czy ona dziwnie wygląda, albo on jakoś na mnie patrzy i wiecie, i się zaczyna, nie, wszystko. Śniadanie za ciepłe, za zimne, za późno, 3 minuty jestem spóźniony. I lecimy z tym koksem, sami wiecie. Cały dzień po prostu jest zrąbany, bo pierwsze 30 sekund po wstaniu rozwaliło nas system. Autopilot to się nazywa.
No i teraz następnym myczkiem jest to, że aha, to mamy coś takiego. No i koniec. Koniec refleksji. Aha, myślicie same myślą? Czyli zadałbym wam pytanie, najprawdopodobniej wszystkim, czy wiecie, że myślicie same myślą? Tak. Czy to coś wam zmieniło? Nie. Czyli... Było Piątkowskiego w książce, coś tam nie? Było, nie? Wiecie, tam czwarty, może siódmy rozdział, no. Nie wiem, gdzieś to tam było. Często nic o tym zresztą mówi. Tego nie wynika. I tak ma masę osób, że okej, okay, fajna informacja, nic z tym się nie robi. Czyli wiesz, że to jest, ale jesteś dalej temu totalnie poddany. I tu myślę, że większość osób gdzieś tam w tej krainie, mimo że mają książkę jedną, drugą, trzecią przeczytaliście, to dalej w 90 czy tam 95% myśli wierzycie. I to już jest przynajmniej takie pierwsze aha, no ale z niego nic nie wynika, nie? Czyli to można powiedzieć, że to są tacy rozwojowcy, którzy czytają, robią zdjęcia swoich książek, wrzucają na Insta. Wiem, ale nie powiem. 2-3 dni przeczytają książkę. Tak. No fajnie, ale z tego nic nie wynika, nie? Nie, że coś, tylko nic. No i to jest taki etap, no, puchary z książek, nie? To jest, tutaj też często się ludziom radzi na tym etapie, że jest coś takiego, nie? Zaczyna się wykładać. Odkryłeś i zmieniasz świat, no. Tak. Szkoda, że sam tym nie emanujesz, dlatego prawdopodobnie feedback jest taki, że nikt cię nie słucha. Ale no, świadomość tego autopilota bardzo dużo ludzi ma. Zresztą jak coś no, komuś się ten, no jest. No na YouTubie wiem. Widziałem, nie? Piątkowskiego coś tam wytłumaczył, no ale nic z tego nie wynika, nie? No punkt trzeci tutaj myślę, że już jest bardziej ciekawy. Selektywna świadomość. I to na tym etapie wierzę, że tutaj jak powiedzmy, że czytaliście moje książki nie w 2 godziny, tak się niektórzy chwalą, czy tam 4-5 na Facebooku, mówię, na bank, wszystko zrozumiałeś. Tylko już to oraliście. I teraz zauważcie u siebie, że część rzeczy przepracowaliście, część rzeczy wiecie, że są bzdurami, ale w masę jeszcze wierzycie. Czyli ta selektywność tego, że dobra, powiedzmy, że jesteś pozytywnym wojownikiem, wierzysz, że będzie dobrze, trzeba myśleć pozytywnie, sekret, wierzysz, to zrozumiałeś. No ale jak mama czy tata ci farmazon ciśnie, to już masz to, że gadają głupoty. Partner coś tam ten, no to się nie dogadujecie, bo ty masz takie patrzenie, on ma takie patrzenie. Albo nie rozumiesz jego patrzenia. Nie? Kontrolujesz myśli, póki coś się nie odwali, nie? Czy jak jest fajnie, wygodnie, fajna atmosferka, wszystko sprzyja, full kontrola myśli. To jest bardzo częsty klasyk. Ale jak on... odwala się jakaś sytuacja nie po waszej myśli i w tym momencie zero kontroli. To jest po prostu jakby wycięli tą waszą świadomość, wywali ją po prostu z twardego dysku i jej nie ma. I wy wierzycie we wszystko, nakręcacie się. Każda myśl, znowu nią jesteście. I potem jest ten fajny paradoks, że ja wiem, że te myśli mi się myślą, ale... A to jest ale. Tak wiarygodne to, co mi się myśli. To jest tak po prostu, to do mnie tak przemawia, że i ten czyn, ten ciąg przyczynowo-skutkowy, ta, i właśnie ta selektywność to jest moim zdaniem poziom, na którym większość ludzi kończy swoją karierę rozwojowo-duchową. Bo jak nie ma pełni zrozumienia mechanizmu i tutaj można by rzec dzięki medytacji, bo medytacja sprawia, że robimy sobie ten dystans między pomyślał mi się ten bąk, ha, ha, ha. I potem otwieramy oczy, idziemy do życia i też musimy mieć dużo takich ha, ha, ha. I ja przebywając z moimi znajomymi, w szczególności na tym pierwszym etapie, jak jeszcze się nie znaliśmy, to było tak, że my sobie opowiadaliśmy, ty mi się pomyślało, że na przykład co tam Kasia robi albo tego. Albo ty mi się pomyślało i my opowiadaliśmy, rozmawialiśmy o tym, co nam się myśli w formie ha, ha, ha. Ale to jest niesamowite, że ja o tym pomyślałem. I teraz tak jak my mieliśmy to teraz pod wpływem tej medytacji, to ja z moimi znajomymi, czy podopiecznymi, bo też tam miałem wielu zawodników, my ciągle rozmawialiśmy o tym, ha, 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 to mi się pomyślało, ha, 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 tamto mi się pomyślało. Teraz dobrze mieć kompanów, z którymi można się pohahahować. Generalnie nie będziecie ich mieć, współczuję. Także zostaniecie z tą wiedzą sami. Taki jest przynajmniej początek. Ale tak to już jest. I jak zaczniecie mieć coraz więcej tego haha, to jesteście w stanie się wyzwolić ze wszystkiego i to jest ogromny step, nie? To jest naprawdę przeogromna różnica między tym selektywnym, że trochę obszarów w swoim życiu ogarnąłem, trochę się podpinam jeszcze do prądu, a już tak zaczynacie rozumieć ten mechanizm, że do każdej myśli macie dystans.
Tak, do tego bąka, tak, do tego, co się działo kiedyś. Ten bąk jest idealnym przykładem. I teraz w każdej myśli robicie bąka. Nie ciśniecie go dalej. Czerwona lampka powinna się zapalać, jak już zaczynacie w coś naprawdę wierzyć. Tak, to powinien być ten, a, podpiąłem się cokolwiek, do myśli. Obojętnie, czy to jest pozytywne, negatywne, a, fajne, niefajne. Jak zaczynacie już serio w to wierzyć, jak zaczynacie wszystko pod to sobie układać, jak zaczynacie już, wiecie, jakieś grubsze, że tak powiem, to nie, że jedna myśl, to już tam idą takie grupy całe tych myśli, to tu już powinniście się zrewidować, że nie tą drogą. To jest jak gdyby pierwszy bardzo ważny czynnik, który pomaga nam na początku kontrolować. Jak zaczynam w coś wierzyć, wchodzi za bardzo, to stop. Zatrzymaj się. To jest tylko myśl. No, proste, nie? To już trochę trudniejsze niż te pierwsze szkolonko. Ale jak to ogarniecie i będziecie wolni od własnych myśli, wchodzimy do krainy turbo spokoju. No bo co nas głównie wyniszcza? Ta analiza, nie? Analiza problemów, coś, z czego może wyniknąć, co on powiedział, jak się powinienem zachować, jak się on powinien zachować. Malowanie tego świata, nie? Tym swoim ograniczonym światopoglądem. I dla mnie, czyli teraz... Czy ty zmierzasz do czwartego, czy ty już zamknąłeś temat? Zmierzam do czwartego, ale czwarty, bo to się tak trochę przekłada, bo niby rozumiałem mechanizm, ale dalej czasem się podpinałem. I słowo kluczem dla mnie takim najważniejszym jest to, co ty powiedziałaś, że zacząłem łapać się, kiedy się prądzę do jakiejś myśli i wow. Czyli teraz też to chcę zrobić. Tupnięcie. Zapamiętajcie. Tak. Nie wierzyć. Jak zaczynacie wierzyć, to jest zła droga. Schodzimy ze ścieżki wiary. Dokładnie tak. To jest bardzo ważny etap. I dlaczego ta selektywna świadomość jest tak niebezpieczna? Bo na poziomie tej selektywnej świadomości odnosimy wrażenie, że to w ogóle nie działa. Czyli mamy tak samo dużo za, jak i przeciw. I tutaj się ten nasz wewnętrzny buntownik ego mówi, weź odpuść, wyluzuj. Z tymi myślami w ogóle nie ma sensu. I lecimy z tym filmem. Dlatego tak ważne jest tutaj cały czas się stymulować tym, żeby nie wierzyć, a żeby jak najlepiej skumać mechanizm i obserwować go u siebie, u innych. Po prostu go zaobserwować. O, ten ma. Ja mam. O, wszyscy tak mają. Po prostu. Okay. Już. Ja wejdę taki myk z Anią, że ja byłem bardzo rozwojowy, a ona tak średnio, nie? Tak średnio, czyli prawie wcale. I jeden z filmów, w który wierzyłem, chociaż już byłem bardzo zaawansowany to powiedzmy z 8, 7 lat już się uczyłem i tak dalej. I w jaki film uwierzyłem? Że główną zasadą w rodzinie powinno być to, że wszyscy są, nazwijmy to, szczęśliwi. I jakby to był mój fundament. I teraz jak Ania była niemiła, to ja mówię, to ty się albo uspokoisz teraz, albo za drzwiami. I teraz, już teraz sobie musicie wyobrazić, co rosło w Ani, mojej kobiecie. Wszyscy szczęśliwi. Powiedziała, tak, pójdę ochłonąć, przejdę się. No nie. Pomedytuję w międzyczasie. Idę to przemedytować, nie? No nie. No i motyw był taki, że sam wyjdź. A ja mówię, ja wiem, że ja się kontroluję. Ty odjebujesz. I teraz ona mówi, że ona nie wyjdzie. A ja mówię, wyjdziesz. I teraz patrzcie, jaka, nazwijmy to, pułapka. Że mam ideę i teraz jak działa ego? Idea jest dobra. Chcę, żeby w rodzinie było szczęście ponad wszystkim. Masz się kontrolować. I teraz na wszelki możliwy niemalże sposób, niby spokojnie, wyprowadzę cię z tego domu, żeby dziecko nie musiało oglądać, jaka jesteś rozpieprzona. No i teraz doprowadzało to do tego, że szarpaniny i tak dalej, no byłem silniejszy, no to wyprowadziłem ją za drzwi. Hit. Ale to moje ego, czyli mam czyste papcie. No ale skubana się szarpała, nie? I teraz to też jest ciekawe, jak działa ego, że w teorii powinna wiedzieć na logikę, że nie miała szans, ale i tak walczyła. No i teraz patrzcie, nie, że można myśleć, czy może się wam wydawać, że już coś ogarniacie, a dalej
jest, wiecie, grubo, nie? Pod kopułą. I teraz ile razy w imię jakiejś pięknej idei, nie? I to pewnie ci, co wybuchają, też mają piękną ideę. Allah Akbar, nie? No, i jak kiedyś, idea jest dobra dla Boga. Ja kiedyś podałam przykład, że Hitler sam dla siebie, on też miał piękną ideę. Stworzyć rasę idealną. Wszyscy niebieskocy i blond. Tak. No, idea dobra, nie? On tak uwierzył w tą ideę, że on jeszcze był w stanie przekonywać masę ludzi do tej idei. No, da się, nie? Czemu Hitlera myśl. Po moim przykładzie mówisz? Uwierzył w myśl. Bo teraz... ty wyrzucasz z rękawa zawsze takie, wiesz, kontrowersyjne przykłady, więc stwierdziłam, a raz Koziśmiel spróbuję też. I teraz te uważanie, bo to jest tak, ja się podpiąłem do wizji, że trzeba być szczęśliwym. Relacja musi być oparta na szczęściu, samokontroli, emocji. Błąd. I teraz jak mamy głupią podstawę, to ta lawina konsekwencji bardzo łatwo idzie. I teraz im bardziej ogólne, im bardziej otwarte, im bardziej mniej inwazyjne idee jako fundamenty, tym lepiej. Czyli na przykład fajne jest wolność. Fajne jest, każdy ma swój czas na rozwój. Każdy jest na innym etapie. Nie da się przyspieszyć pewnych procesów. I teraz gdybym ja miał takie wgrane motywy, no to nie cisnąłby mojej Ani, że to ja cię oświecę, nie? No nie mogłeś, bo mama ojca za drzwi wywalała, więc... No i teraz zły fundament myślowy i on zaczyna powodować całą lawinę konsekwencji. I teraz jak my sobie, i znowu można wrócić do tych afirmacji, nie nasłuchamy się ludzi mądrych i nie zbudujemy sobie dobrych fundamentów, no to będą wyprowadzanki za drzwi, walka na wieszaki i tak dalej, nie? Nieraz dostałem. I uważajcie na to, że nie, no ja świadomie w to wierzę. To nie jest tak, że to najlepsze jest, świadomie się wkurzyłem. To jest w ogóle mój bestseller u moich kumpli. Nie, no świadomie się wkurzyłem i jej coś tam powiedziałem. Musiałem ją doprowadzić, nie? Tam do... To jest w pełni świadome, no, że ja w to hit, uwierzyłam. Tak, świadomie sobie popsuję dzień. No na bank, nie? Także uważaj, za każdym razem jak w coś wierzycie, to już jest ślepy zaułek. To już na bank już się fazy się kończą, nie? No fajne miałem te wkręty. I najlepsze jest to zaangażowanie, w jakie w nie wierzymy, nie? I no dzisiaj... No... I to jak ktoś nie wierzy w to, co ty, nie? To jest dopiero. Jeszcze się dziwisz, nie? Że wiesz, nie chcesz wyjść, nie? No jak? Przecież nie panujesz nad sobą. Powinnaś wyjść, nie? Albo jak ci się wydaje, że wszyscy myślą tak jak ty. To jest też dobry motyw. No to jeszcze wcześniej, nie? Albo że powinni myśleć. Także kochani, i teraz jak zaczynamy rozumieć już ten mechanizm tak naprawdę, no to później się otwierają drzwi do tego, że ja na dzień dzisiejszy nie mam zdania. No, no bo na jaki temat byśmy nie porozmawiali, jakbyście mi zadali pytanie, a wierzysz to, co powiedziałeś? Tam powiedział, no, no nie. Bo mogę na to spojrzeć tak, 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 tak. Na miliony sposobów. I teraz dzięki temu, że ja zrozumiałem totalnie mój mechanizm, że mi się wszystko samo myśli i moje myśli są zaprogramowane przez wszystkie ludzie, informacje, które przez całe moje życie się nagromadziły, ja mogę na wszystko na miliard sposobów patrzeć, ja się przestałem angażować w nie. I teraz magią tego, że jak już się tak nie dajemy tego okablowania takiego do każdej chmurki, nie, do każdej myśli, to nagle to niebo się robi coraz bardziej niebieskie i przejrzyste, a nie ma tak dużo tych czarnych i ciemnych chmur, bo je po prostu przestajemy zasilać. Czyli to nie jest może tak, że ja już nie mam żadnych myśli. Dalej mam myśli. W szczególności mam pozytywne myśli, te, które sobie gdzieś tam zaprogramowałem ostatnio, przez ostatnie lata, ale i tak w nie nie wierzę. Czyli jak jakiś obłok jest, to jest taki ładny obłok, że na chwilę mam trochę cienia, ale generalnie jest piękne, błękitne niebo, mam 100 razy mniej myśli niż jeszcze parę lat temu. Czyli ultimate podróżą w tym rozwoju duchowo-myślowym, w tym etapie myśli jest to, że jesteście w stanie mieć dużo, 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 dużo mniej myśli. I później jak zaczynacie z nich korzystać, to trochę jak z narzędzi. Że o, dobra, kuku jest z kołem, trzeba je zmienić, no to gdzie jest lewarek?
czy jest to do tych ten, czy jest ta śruba. Zaczynacie coś robić po coś. Jest jakiś konkretny cel i dlatego konstruujecie myśli i się w jakoś nie angażujecie. Ale z dystansem się angażujecie, a nie bezpośrednio. I ten dystansik, to jest ta różnica. A nie, że jedziecie autem i myślicie, a co jak mi koło się rozwali. Przyciągnęłam, nie? Przecież teraz ludzie tak mają, nie? Jedzie autem, myśli, a co jak się coś wydarzy, nie? No to jest absurd. I teraz ultimate podróżą jest to, że do żadnej myśli nie jesteśmy przywiązani. Nawet do tego, że myślimy, bo to też jest klasyk. Jezu, ja się tak przejmuję, bo ja tyle myślę. Ja myślę, że ja za dużo myślę. I do tego bo ja już jestem tyle w tym rozwoju, ja ciągle myślę. I ja teraz się atakuję myślami, że muszę przestać myśleć. To jest w ogóle niesamowite, nie? Że jak tu przestać myśleć? Już coś ogarnąłeś, to teraz się przejmujesz, albo jeszcze, że się przejmujesz, że się nie przejmujesz. Przecież powinienem się przejmować wszystkimi. Bo nie? Wszyscy się przejmują. A wszyscy mi teraz mówią, że jestem bez duszy, nie? Bo kontroluję emocje. No i rozumiecie? I to można tak w kółko. A jedynym problemem jest to, że my po prostu dajemy prąd do tych myśli. Jak nie ma prądu, obcinamy go, nagle nie ma problemów. Tylko trochę nudno jest, nie? I teraz patrzcie, 6 minut medytacji. Uuu, jaka jazda bez trzymanki. To trwało wieczność, nie? 6 minut bez tej egolandii. I teraz wyobraźcie sobie, że trzeba się zaprzyjaźnić z tym chillem. To jest inny stan świadomości. To jest inna czasoprzestrzeń, że jest spokojnie. I teraz na początku się normalnie trzeba z tym zaprzyjaźnić, że się nic nie dzieje. Że to tylko myśl. Myśl. Koniec. Jest cały czas spokój. Ale naprawdę tak jest, że jak zaczynamy te myśli sprowadzać do tego, że to są tylko myśli, one zaczynają zanikać. Naprawdę zaczynają zanikać. Tylko za każdym razem to jest tylko myśl. Tylko myśl. Powtarzajcie to jak mantrę. To jest kwestia pierwszego miesiąca, że to jest natłok, potem się to zmniejsza. Ale uwaga, jak po tym czasie, kiedy one zanikną, znowu się zaczniecie na maksa angażować w te myśli, znowu zaczniecie wierzyć, to to wróci. Czyli to nie jest tak, że raz sobie załatwicie sprawę z tymi myślami, a potem na przykład, nie wiem, załóżmy, jesteście panną czy kawalerem, nie macie męża i spoko, nie, ogarnęłam myśli, wszystko fajnie, działa, tu, szczęśliwa, ten. I potem nagle poznajecie faceta i się zaczynają myśli, nie, typu, nie wiem, zdradzi mnie, a co jak się ten, a nie oświadczy się. I znowu się zaczyna i znowu macie jakąś wiarę w coś. O kurde, rano się nie pomalowałam. Szybko. No. I tak naprawdę to znowu wróciło w innym aspekcie, dlatego tak ważne jest nie tylko, żeby raz sobie z tym problemem poradzić, ale żeby sobie, jak to ładnie powiem teraz, nie po polsku slangowo, ogarnąć know-how w sobie, czyli zbudować sobie mechanizm, jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić z natłokiem myśli, jak się ich pozbywać. I najprostsze to jest co? Po prostu się w nie nie angażować. I to zapamiętać. I tupnij, dawaj. Jak tego nie zapamiętacie... Czajcie. Wystarczy zapamiętać. I teraz nam w szkole... Słowo zapamiętać jest tak... zapamiętać słówka z niemieckiego. Zapamiętać jakieś daty z historii. Ale jak macie taką wkrętkę, że polityk głupi, od razu każdy pamięta, nie? Jak polityk to już jest... Już mamy dystans, na pewno kłamie, ten to tak samo z myślami. Trzeba sobie to wkodować. Tylko myśl. I teraz, ale to jest właśnie to, że... Wy serio możecie zaoszczędzić bardzo, ale to bardzo dużo czasu, jak te kilka fundamentów weźmiecie sobie na bardzo poważnie. I ja bym serio to potraktował poważnie, żeby to zapamiętać. Bo to jest klucz, że coś się zaczyna myśleć, lampka. Ktoś coś mówi, lampka, że ego przez niego przemawia. Cokolwiek interpretujecie, już się podpinacie, lampka. To są tylko myśli. Ja mogę myśleć tak. Ucinać w zalążku. Bo im stworzycie większe drzewko, tym trudniej to potem wyrąbać. No, potem trzeba całe drzewo. A większość ludzi ma lasy tropikalne. No i teraz mamy argumenty. Te owoce. Tak. Czyli znowu te, aha! To wszystkie opinie, jakie gdzieś tam ktoś na mój temat, aha, to oni one im same myślą. Aha, to oni mieli doświadczenia trudne, dlatego tak myślą. Bo nikt, kto jest ogarnięty, nie obraża innych, nie ciśnie innym. I teraz to jest game changer, że przestajemy przejmować się całkowicie opinią innych. No a na dzień dzisiejszy, to jest jedno z naszych hobby, jak tam parę filmików nawrzucaliśmy przed tym wydarzeniem i ktoś jakieś hejty miał,
To jest jak kabaret dla mnie. To jest po prostu kabaretolandia. Stand-up. Stand-up, że sobie czytamy i po prostu mamy z tego bekę. No bo dlaczego? Bo wiemy, że ten ktoś opisuje swój świat. Opisuje, co ma w głowie. Co mu zaprogramowano. I rozumiejąc, aha, no to przestajesz się przejmować, jak ktoś coś do ciebie mówi. Bo ten ktoś opowiada swój świat, swoją czasoprzestrzeń, wylewa ją na was. A nie opowiada, jaka ta rzeczywistość tak naprawdę jest. No, mnie się bardzo podoba dwójeczka, bo tak teraz z ręką na sercu powiedzcie mi, kto ma ten problem, że ma za mało czasu w życiu? Że doba powinna mieć więcej niż 24 godziny. No ja myślę, że większość generalnie. Nie, prądzik. I teraz jakby się dało to zbadać i policzyć, ile czasu w ciągu trwała doby medytacja? Ile tracicie na myślenie. Bezsensowne myślenie, wchodzenie w myśli, analizowanie. Czyli dwójeczka, mniej rozmyślasz. Jak to się zaczyna manifestować w naszym życiu, my nagle mamy mega dużą ilość godzin w ciągu dnia dostępną na niesamowite działania. Dlatego tutaj ta korzyść, taka błaha, śmieszna, że mniej myślimy, ona jest niesamowita, bo my na przykład mówimy o tym, żeby mniej korzystać z telefonów, tak, mniej scrollować Instagrama, Facebooka, bo to nam zjada czas. To mózg nasz zjada czas, te bezsensowne myśli. To jest, jak ja sobie przypomnę, ile ja czasu kiedyś poświęcałam na te właśnie przemyślenia, analizy, po czym, żeby pod koniec, po 2 godzinach tej kontemplacji stwierdzić, że no, w sumie tak nie jest. A 2 godziny po prostu z życia mi uciekły. I teraz ja znam ludzi, którzy potrafią latami żyć w jakichś tam myślach. Latami. Tracić lata swojego życia na rozmyślanie, na przemyślenia, różnego rodzaju, wiecie, wchodzenie w to, nie? Zastanawianie się. Więc to jest naprawdę oszczędność czasu, kiedy przestajemy wchodzić w swoje myśli. No ja mam niezły luz, nie? Tak wam powiem, polecam. Także fajnie jest, jak się zaczyna robić spokój. Ale z tym się też wiąże, no bo w coś trzeba wierzyć. No i tu się ego włączy, nie? No o czymś muszę myśleć. No przecież trzeba coś ugotować, nie wiem, dzieci wychować. W coś muszę myśleć, czy wierzyć. No i właśnie z tym wierzyć to jest tak, bo wiara już jest z prądem, ale czasami trzeba coś trochę sprądzić i w jakimś kierunek nadać temu stateczkowi, nie? Czyli trochę tego wiatru trzeba, żeby gdzieś iść. Ale z tyłu głowy rozumiemy mechanizm. I fajne jest to, że ja sobie mogę dzisiaj de facto decydować, czy ja chcę wierzyć w to, że życie jest piękne, trudne, łatwe. Takie. Bo w co se nie uwierzę, to tak będzie. Nie? To jest hit. I teraz ja mam coś takiego, że ja już sobie z tego życia zrobiłem taką zabawę, że dobra, to zróbmy taki projekt, jakiś głupi, szalony, tak jak teraz nie jestem na przykład w formie życia. Dobra, sprawdzimy, co jest możliwe w 3 miesiące. No i lecisz w taki projekt, robisz. Wcześniej rewolucja polskiej piłki nożnej, no to stworzyłem Football Training Center. I to jest tak, że od jakiegoś szalonego pomysłu, a zróbmy, zobaczmy, tak jak tam Magdalena, nie, Mont Everest, nie, to też jest wchodzić na tak dużą górę, nie wiadomo po co. Nie? I teraz znowu można ego, po co ryzykować życiem, zanieczyszczają po drodze górę. No, można miliardy argumentów na nie, na tak. Fajnie jest mieć dystans do tego, co zaczynasz sobie kreować w tej głowie. Mogę sobie zrobić mistrzostwo świata w coś, ale masz dystans, nie jest to sprądzone, nie jest to takie fanatyczne. Tylko nagle możemy w fajny sposób realizować. Fundamentem wolności jest możliwość wyboru. I właśnie ta umiejętność świadomego dobierania sobie myśli tak naprawdę jest początkiem wolności. Bo my możemy decydować o tym, w co my tak naprawdę idziemy, a w co nie do końca. To nie nasze doświadczenia, to nie otoczenie, to nie kraj, to nie obyczaje decydują na temat tego, jak ma przebiegać nasze życie, w co mamy wierzyć, tylko my sami. Możemy po prostu nadać, fajnie powiedziałeś, kierunek temu stateczkowi. My sami możemy obrać kurs. Mało tego, my możemy ten kurs cały czas zmieniać. Hej, możemy przykręcać wiatr albo go dodkręcać. Ja się no śmiałam, bo to jest sztuczka, nie? To, bo to jest ten prąd. Ja się śmiałam z Dawida, że słuchaj, zamknął ci teraz siłownię, a on mówi, no to przytuję efekt jojo i robię kolejny program, jak 30 kilo schudnąć, czy tam 62 miesiące, tak? Żołądek się teraz powiększył, teraz to mógłbym jeść, nie? I teraz, jeżeli mamy dystans do swoich myśli, no to
to mamy nieograniczone możliwości tego, co nam się może myśleć, w co możemy pójść. Jeżeli natomiast my jesteśmy tymi myślami i my jesteśmy przywiązani do tych myśli, które nam się od zawsze myślały, które się myślą naszym rodzicom, babciom i prababciom i Polakom i już generalizujmy to ludziom gatunku ludzkiego, no to w tym momencie jesteśmy znowu w czarnej przepaści. Tak to ładnie ujmę. Dlatego to jest piękne, decyzja. A decyzja to jest wolność. Bo ja mogę, ale nie muszę. Chcę, nie chcę. To jest piękne. No i niebezpieczne, bo przy ludziach nieświadomych ja mam totalną pompkę, nie? Ja mogę powiedzieć wszystko. Ja, i teraz u ludzi jest tak, że wiecie, dobra, to jest śmieszne, ale to... I teraz jak już zaczynacie mieć serię o turbo luz i dystans, no to z mało z kim się dogadacie, nie? To widzicie, jakiego dystansu nie mieliście wcześniej de facto. Po innych ludziach tak naprawdę, nie? No i to też jest ciekawe, że no ja muszę hamować swój humor, ja muszę hamować swoje żarty, bo nie każdy jest gotowy na bycie totalnie otwartym, nie? Także to też musicie wiedzieć, że im wy będziecie bardziej otwarci i wasz światopogląd będzie szerszy, no nie dogadacie się z każdym, nie? To tak jakby ktoś całe życie tutaj kanałem jakimś małym pływał, a wy mu opowiadacie o morzu. No, jakie morze, nie? I z jednej strony się tym nie przejmować, bo nie ma czym. To jest ich czasoprzestrzeń, to jest wasza. Ale no musicie wiedzieć, że będziecie się zderzali mocno, nie? Z ludźmi, z ich ideami. Będą mówili, że źle wierzycie, źle myślicie, źle patrzycie. I no i nic, tylko się z tego śmiać, bo nie da się tego na poważnie brać. Nie? Że jesteście gburami, że brakuje wam obycia, wychowania. Także tam generalnie, jak już macie ten etap, on jest chyba najfajniejszy, że nie traktujecie myśli poważnie, potraficie z nich cisnąć, śmiać się, żartować. To w tym momencie pamiętajcie, że naciskacie na bardzo czuły punkt u ludzi nieświadomych, którzy wierzą w każdą swoją myśl. To jest taka pułapka właśnie. I no to jeszcze o tym chyba w relacjach będzie, ale jednym z najważniejszych sekretów, jeżeli chodzi właśnie o myśli i o relacje, no bo będziecie się zderzać z światem wierzeń X, no i wy wiecie, że to jest guzik, prawda, nie? No idziecie do rodziców i nie daj Boże będziecie chcieli ich przekonać, że oni nie mają racji, jak oni wierzą w swoją rację. No i teraz zobaczcie, jakie to jest szaleństwo, że my chcemy przekonywać innych, że nie mają racji, jak oni w to wierzą, nie? Teraz musicie wiedzieć, że waszym celem nie jest oświecanie świata, tylko poprzez to, że wy będziecie mieć luz do różnych sytuacji, wy zmieniacie świat. Przez to, że macie, ktoś coś mówi, wy macie dystans, luzik, będzie dobrze, wy tak zmieniacie świat. Nie starajcie się zmieniać świata, że to ja cię nauczę. To tak jak ja moją żonę chciałem, to ja cię, wiesz, to sobie odetchniesz na dworze. No nie. Musicie starać się to robić bezkolizyjnie. Bądźcie dobrym przykładem dla świata, ale nigdy nie chcecie go zmieniać albo komuś coś tłumaczyć. Bo tylko jak ktoś przychodzi do was dobrowolnie, tak jak wy dzisiaj tutaj, to wy jesteście w stanie wchłonąć jakąś wiedzę. Ale jakbyście kogoś posadzili tutaj za karę, to była mordęga. Po prostu. I tak jest, jak wy chcecie coś wytłumaczyć rodzicom, dziewczynie, chłopakowi, nie wiem, komukolwiek. To nie zadziała. Także tą tajemnicę zostawiacie ze sobą. Nikomu nie mówcie. Bo nie zadziała i tak, nie? Także nie ma takiej opcji. Teraz mam nadzieję, że zrodziły się wam jakieś pytanka odnośnie tych dwóch sesji. I jeżeli macie jakiekolwiek pytanka, coś jest niejasne, coś albo w ogóle was jakieś pary kaloszy interesuje, to jest właściwy moment, żeby podnieść rękę i Kacper da wybranej osobie mikrofonik. Ja chciałem zapytać o słowa klucze, bo już bardzo długo szukam takiego jednego, który mi tak siądzie jakby dosadnie na niektóre jakby aspekty mojego życia, ale problem pojawia się wtedy, że mam jakieś słowo klucz, które siądzie, tylko jego moc utrzymuje się przez 5 dni. Za każdym razem. Przeczytam, nie wiem, Sadguru, Moji, cokolwiek. Jest jakiś mega taki, wiesz, czuję power, że o, siadło, jest ready.
Za 5 dni on jest jakby przeterminowany, nie? Nie czuję już tego samego, takiego flow na ten sam jakby quote. I teraz czy ja mam dalej szukać jakby miesiącami, że w końcu, wiesz, siądzie jeden, czy mam ich mieć 100, potem połowę zapomnieć? Kumasz, o co chodzi? I potem się zaczyna miks znowu. Dziwnie się mówi przez mikrofon. Znaczy, dla mnie to od razu, ja ci odpowiem przez, że tak powiem, swój model działania. To jest to, że ty już ci się włącza znowu jakieś, wiesz, oczekiwanie i jakiś ładunek do myśli, że ty byś chciał, żeby słowo klucz, nowa myśl była taka, 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 nie? Czyli ty już masz jak gdyby znowu prąd pod tą myśl. Zamiast po prostu jest, działa, nie działa, no to inną, zmieniam. Ja bym to uprościła, nie? Tydzień podziałała? Okej. Okay. Jeżeli tydzień tylko, to może nie była wystarczająco silna. Próbuję inną, 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 aż wsadzę taką, że będzie się działała na przykład na kilka lat. Ale nie oczekiwałabym tutaj, wiesz, nie, ja bym nie wchodziła w te myśli, dlaczego ona działa, dlaczego ona nie działa i ten. Przestała działać, next. Ja bym to tak załatwiła. Ale Dawid teraz rzuci coś z rękawka. A skąd wiesz? Nie, ale to bardzo, bardzo ciekawe, nie? Bo to nie jest takie hop-siup. Szachmat jest wtedy, Wajda, szachmat, jest wtedy, jak nie traktujesz myśli poważnie. Bo ty dalej traktujesz je poważnie. Miałeś myśl, słowo klucz, który załatwił cię jakiś problem, okej. Okay. Ale dalej angażujesz się w myśli, chociażby te negatywne, że nie jest znowu pozytywnie. Wiesz, tu jest problem, że zaczynasz analizować coś, co jest u podstawy bez sensu. Bo masz X nastrój, no zaraz będzie o świecie emocji, ale no czujesz się jakoś, to się czujesz jakoś. I tyle. A ty już chcesz to etykietkować, nie? Że było dobrze, teraz jest źle i już się zaczyna problem, bo już zaczynasz to wierzyć, nie? Czyli to jest, to się fajnie mówi, bo to jest ostatni etap, że już przestajesz angażować się w jakiekolwiek myśli. I te coś zadziałało pozytywnie, to i wiesz. Ale już zaczęło, coś idzie w dół, podpinasz się pod negatywne i już jesteś nimi. I tu jest, wiesz, jak przestaniesz wierzyć w jakiekolwiek, to masz święty spokój, nie? Może to powinien być ten klucz, nie? Że po prostu jakby obojętnie co, nie? Po prostu już. Na mnie to działa, bo dla mnie jednym z tych słowo kluczy jest to, nie wierzę w myśli. Czyli wiesz, no dosyć ogólnie, nie? Co by mi się nie pomyślało, to jest bullshit, nie? Jak już coś myślę, no to na Boga pozytywnie, no bo po co negatywnie, nie? Tyle, dziękuję. Ja się boję, no. Co? Chciałem od... Nie, jakie rzeczy u siebie przerabiliście, ale takie związane z sobą, typowo na przykład z kompleksami i jak to robiliście, bo mówiliście tak ogólnie o nadbrywaniu chwastów. I niektórzy traktują na przykład swoje chwasty jak pozytywne i negatywne, więc teraz mnie ciekawi, jak to zmienialiście, żeby to zmienić po prostu tylko w pozytyw. Ale to w kontekście teraz jakim? Na przykład, nie wiem, swojego wizerunku, tak jak grałeś zawodowo. No w kontekście wizerunku, no bo to są różne, no wiesz, właśnie, różne gry, nie? Różne zabawy. No to ja miałem coś takiego, że na mnie słowo kluczem takim mega, który zadziałał, jest to, że osoby, które są pewne siebie i uważają się za atrakcyjne, czy chcą być atrakcyjne, są odbierane przez innych atrakcyjnie. Tak jest, nie? Czyli osoby, które, wiesz, hura bura, czuje się ze sobą dobrze i tak dalej, to bije ta energia. Osoby, które są zakompleksione, razy 10 to pokazują. One chcą się schować, a to jeszcze potęgują to, nie? Że to jeszcze bardziej widać. Ja na przykład zrozumiałem ten mechanizm i odpuściło mi to, żeby mieć jakiekolwiek kompleksy związane z czymkolwiek. No i widzisz, u mnie ta logika, nie? Wziąłem sobie na logikę, że aha, no to jak ja będę pewny siebie, to wtedy ludzie mnie tak odbierają. Aha, no to będę pewny siebie. Okay. Wiesz, to jest takie proste, proste, nie? No. No ale to Mr. Logika. Mrs. Logika. A u mnie to było tak, że tak jak w przypadku ego,
bardzo pozytywnie na mnie to zadziałało, że to, jaka ja jestem, na przykład w kontekście wyglądu, to nie jest moja wina. Urodziłam się z jakimś genotypem, mam taką długość nóg, takiej wielkości głowę i tam sobie można to mnożyć. I ja w pierwszym momencie miałam to, że fajnie, czyli jeżeli ego można kształtować, to można kształtować swoją osobowość. Czyli teraz ja muszę się po prostu skoncentrować na tym, że ja, moja osobowość, czy te moje chwasty, to jest nie ma, tabula rasa, czysta kartka, urodziłam się dzisiaj, zaczynam na nowo. Jedyne, co do tego było mi potrzebne, to dosyć klarowny i sprecyzowany plan tego, co ja chcę, jaka ja chcę być. Czyli ja nie, w ogóle nie szłam w stronę na początku walki z jakimiś tam swoimi negatywnymi, tak jak ty powiedziałaś, kompleksami czy czymś, bo to by była droga donikąd. Bo ja bym, jak wyszłabym z jednego problemu, to bym wyszła w inny i tak wiecie, tu niby, nie wiem, operuję angielskim, jest fajnie, ale moje ry i tak bym sobie cały czas coś tam ten, tu schudłam, ale tu jestem za chuda, no zresztą, nie wiem, dziewczyny wiedzą o co chodzi, nie? Zafarbowałam włosy, ale sobie zniszczyłam włosy i tak sobie można cały czas ten. Ja w ogóle nie szłam w to, nie uleczałam się, tylko ja po prostu zrobiłam stop, koniec, byłam, to jest przeszłość, od dzisiaj tworzę się na nowo. I ja to robiłam chyba z 5 razy, nie? Tą stop. Ja już się tworzyłam raz, stworzyłam się do jakiegoś punktu, sobie myślę, nie, źle. To jest tak, jak piszemy na przykład, nie? A, brudnopis, do kosza. I znowu. I tak 5 razy, nie? I za 6. razem hirajem jestem. Może znowu się wywalę do kosza i będę się stworzyć na nowo, ale za każdym razem, jak tworzyłam się na nowo, to już była znowu lepsza wersja mnie, szybsza, sprawniejsza, fajniejsza. To jest tak ode mnie. A przypomnij, jak przepracowywałaś kompleksy w praktyce. Pamiętasz? No te fajne spacerowe. Aha, zresztą przed chwilą o tym rozmawiałyśmy. No to było na przykład tak, że jak ja się bardzo spinałam odnośnie opinii i to nawet nie było tak, że ktoś coś powiedział na mój temat, tylko ja już wiedziałam, co oni myślą. Czyli tak jak wy teraz, jak ja bym siebie tutaj posadziła 4-5 lat temu, to ja bym teraz dokładnie wiedziała, co kto z was myśli na mój temat. Że nie wiem, że się spociła pod pachą, że ma krzywo coś tam, że to, że ta, i że każdy z was te negatywne rzeczy widzi na mój temat. No i ja tutaj postanowiłam, że znowu wrzucam się na głęboką wodę i teraz ja muszę zrobić tak, że wy będziecie na mój temat nie tyle co myśleli, ale nawet gadali. I ja to będę czuła i ja będę wiedziała o tym, doświadczała tego. No i ja pamiętam, że wtedy totalny, że tak powiem, rebelia z ubraniem, z lifestyle'em tutaj całym, no... Wyobraźcie sobie, no widzicie teraz, jak mniej więcej jestem ubrana, to teraz wyobraźcie sobie żółte skarpetki dotąd, taki dres świecący na czarno, Nike granatowe, kurtka zimowa, jakiś kolorowy sweter pod spodem, zero makijażu, czyli anemia na twarzy, palma na głowie i centrum handlowe, gdzie same wylaszczone dupeczki łażą dookoła, tak? I... pierwszy moment był taki, że ja miałam wrażenie, że wszyscy mnie widzą przy pierwszym kole w tym centrum handlowym i naprawdę ja miałam ochotę się zapaść pod ziemię, ale wiedziałam, że jak ja nie dokończę tego zadania, to mi nic nie da. Dalej jestem w punkcie wyjścia, więc mówię, dobra, co mam do stracenia, tak? Już wszyscy mnie widzieli w tym stanie w Gliwicach Forum. Po drugim kole już mi było trochę lżej, ale dalej czułam opinię, czułam wzrok ludzi na sobie. Przy trzecim kole już zaczęłam mieć wyrąbane. A przy czwartym kole stwierdziłam, że w sumie najbliższy miesiąc będę się tak ubierać. Co było najlepsze? To wtedy zauważyłam, jak w ogóle my jako ludzie, jaki mamy influence na innych. Czyli ja na przykład mając swoje studio, będąc trenerem, jak zaczęłam nosić dresy, przestałam się malować, przestałam, że tak powiem, dbać o fryzurę, taki bardziej, że tak powiem, ziomalski lifestyle zaczęłam uprawiać, to moi tancerzy zaczęli się tak ubierać, nie? To jest najlepsze, że ja to robiłam po to, żeby mnie krytykowali, a oni sobie pomyśleli, ona wynalazła coś nowego. Dlatego nigdy nie ufajcie temu, co wam się wydaje, co ktoś myśli na wasz temat. Wchodźcie, jakby to Dawid powiedział, z buta, od razu, jeżeli macie jakąś rzecz, którą chcecie w tym momencie ze sobą przepracować, to tak naprawdę te małe kroczki nie będą działały. Wy musicie od razu wskoczyć na takie zadanie ultimate trudne na przykład. Jeżeli, nie wiem, macie problem z tym, że włosy wasze wam się nie podobają, czy ktoś widzi, że one są, nie wiem, rude, czy źle ułożone, czy ten, no to nie wiem, się zafarbujcie na taki kolor, że wszyscy będą mieli coś do powiedzenia, tak? Odwalcie coś, że każdy będzie na przykład was krytykował, bo w tym momencie wy się uwolnicie, zaakceptujecie, biała kartka i możecie tworzyć się na nowo.
To jest tak ode mnie. A ja się całą stworzyłam od stóp do czubka głowy. Tak? Wszystko, co w sobie mam, to wszystko kiedyś nienawidziłam, teraz to uwielbiam zresztą. Także no. Jeżeli jest jakaś myśl, ja chcę ją zrozumieć, czyli te skutki, przyczyny i tak dalej analizuję, to czy ja się wtedy pod nim nie podpinam? Bo może tak, tak być, bo z jednej strony, okej, chcę zrozumieć, jaki to jest mechanizm, jaka to jest przyczyna, kurczę, ale jak się nie podpiąć też emocjonalnie pod to, bo to jest ta kwestia, no bo muszę to zrozumieć, żeby powiedzieć, okej, no to tak nie jest, ale mogę się podpiąć. No i zaraz przechodzimy do emocji, gdzie sobie to dużo wszystko lepiej omówimy. Jeszcze będzie subiektywność, później będą emocje, także tam będzie turbo obszernie o tym. Także będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji. Ale odpowiadając tak lakonicznie, widzisz, sam fakt, że ty zadajesz już takie zaawansowane pytanie, świadczy o tym, że ty to już zaczynasz rozumieć. I ty już jesteś w procesie, żeby to bardzo szybko ogarnąć, żeby przestać się pod to podpinać, bo wiesz, że się podpinasz i wiesz, że może być z tym problem, bo to nie jest wcale takie łatwe, żeby się od tego odpiąć. To jest bardzo zaawansowane, że ty w ogóle takie pytanie, wiesz, trudne zadajesz. I teraz myk jest taki, że jak zaczniesz obserwować emocje tak, jak myśli, to będziesz obcinała emocje. Trzeba nauczyć się obcinać myśli i emocje. I wtedy, wiesz, otwierają się te drzwi do tego, że nie prądzisz myśli. No, to, ale to taka wersja very short, nie? Wiesz, robisz ciach, nie? Coś czujesz i bach, jak pan powinna, nie? I tego dziecka nie ma. Pa, pa. Leci, nie ma problemu. No, tam widzę poważna mina, także będzie coś. Poważnie nie będzie. Ja mam w sumie takie podobne pytanie, no bo jak pojawia się taka myśl, potem nadchodzi cały taki ciąg myślowy, to jak to przerwać po prostu? No, to mi się wydaje... Jak zrobić to ciach, co ty mówisz? U mnie działało to na tej zasadzie, że i dalej tak działa, jak czuję, że zaczynam wchodzić w taką lawinę, nie? Że to jest jak kula śnieżna w pewnym momencie, to jest jedno hasło, ja nawet sobie to mówię na głos. To są tylko myśli. I to już nabieram dystansu i to już automatycznie odcina emocje. Czyli tak jakby demaskujesz to. Tak, to jest po prostu zdanie sobie sprawy z tego, że myśl, to jest tylko myśl. I to naprawdę działa. To jest niesamowite, że wystarczy sobie to głośno, jak wiesz, jak nie potrafisz tego zbombardować inną myślą, to po prostu sobie to głośno powiedz, a jak naprawdę masz z tym ten, to stań przed lustrem i powiedz, to są myśli. Rozumiesz, sobie nawet to krzyknij, to są myśli i to już powoduje, że jest jakiś wykrzyknik w tym wszystkim, coś innego, coś się zmienia, jest zaburzenie i to już spowodowało, że ty uciąłeś tą kulę. Ona znowu jak coś to się robi mała, nie? Jak coś to na nowo, ale sam fakt tego, że ty mówisz sobie myśli, stop, to są tylko myśli, to już powoduje, że nabierasz dystansu. No i to słowo klucz Ewy. A ja mam... I to dlatego tak ważne są te słowa, bo do każdego z nas będzie coś innego pasowało. I to zdanie sobie z tego sprawy jest kluczowe, żeby coś fajnego na siebie znaleźć. Bo u mnie to jest coś takiego, wiesz, nie wkręcę, ale się wkręciłem. Wiesz, że jak już gdzieś tak jest taki ja pierdziunie, ale poleciałem. Że przez chwilę się w coś zaangażowałem, nie? W jakąś myśl czy coś, co mówię. To jest takie ja pierdziele, nie? Że w końcu w pewnym momencie ci przypomina, czy łapiesz się na tym. I teraz, jeżeli twoim celem nie stanie się wola, żeby nie podpinać się do tych myśli i nie zapragniesz tego kontrolować, to się nie wydarzy. Czyli ty musisz tego chcieć, od tego wychodzimy, nie? A potem musi być jakiś słowoklucz, jakieś słowa mocy, które ci się przypomną i ci się odpalą. No ja mam albo właśnie to, że... Ale się wkręciłem teraz, że to jest takie już skomentowanie, że to tak, wiesz, w coś lecę i nagle... Ja pierdzielę, nie? Wiesz, no ileż to ego ze mną będzie tak grać, nie? No i łapiesz się na tym i odpuszczasz. Od razu jest totalny odpust, nie? To jest aż niesamowite, że to jest tak, jakbyś budował zamek i tak dalej. Zamek już taki duży i nagle fala przychodzi i jeb go. Wiesz, i tylko myślisz, że po coś się tyle napracował, nie?
Wiesz? I teraz ta symbolika tej fali, tego, co ty sobie powiesz, no to trzeba samemu se znaleźć, co cię tak, wiesz, girnie, nie? Co cię zmotywuje. No, dla mnie to jeszcze gdzieś tam jest to, że no, nie wierzę we wszystkie myśli. No. To jest jakiś taki fundament, ale teraz przeważnie robię to, jak się złapię, bo to jest jak, wiesz, no, aż głupie, nie? Że już tyle lat tym siedzisz i czasami mi się zdarza coś jeszcze, czasami pod coś podpiąć. A teraz w szczególności, jak jestem w tym projekcie Forma Życia, gdzie jestem przemęczony, zmęczony, to czegoś takiego nie miałem od lat, nie? No, to jeszcze będziemy o tym mówić. Jak ogromny wpływ na wkręty ma samopoczucie, nie? Ogólnie, jak się czujesz. Że znajdź sobie słowo klucz. Dobra, dzięki, będę testował. Mam pytanie, jeżeli chodzi o te myśli, bo powiedzmy tak, wszystko, nasze wszystkie wyzwania rodzą się jednak z myśli, nie? I teraz jak to się ma do negowania, powiedzmy, takich podstaw każdej myśli, ale wszystko to, co się powiedzmy, to co realizujemy, najprzód powstaje jako myśli, nie? Czyli powiedzmy każde wyzwanie, czy biznesowe, czy powiedzmy jakieś twórcze, czy inne. I teraz no, lecimy za tą myślą, nie? Angażujemy się, dodajemy tam emocje, nie? I tak dalej. No i czy no, z pozoru błaha sprawa może się powiedzmy okazać, że to jest powiedzmy jakaś myśl i wyzwanie życia, nie? Teraz, żeby mi nie uciekło to, co chcę powiedzieć. I teraz wyobraź sobie, czy umiesz sobie wyobrazić, żeby grać w grę na poważnie, ale jak przegrasz, to masz totalny luz. Wiesz, co chodzi, bo to jest coś takiego, że my gramy w grę zwaną życiem na poważnie. Wiesz, ktoś mi powiedział, obraził, to jesteś, wiesz. I teraz ja nauczyłem się tworzyć różne projekty, no bo to jest tak, jestem na przykład w projekcie Forma Życia, ja muszę być na siłowni na maksa skoncentrowany, energia, power, wizja, jak ja chcę wyglądać. Te wszystkie składowe sukcesu muszą być, ja muszę być do nich trochę przypięty. Czyli już myślisz wcześniej, że zrobię to. Tak. I to jest tam ładunek emocjonalny i to i tamto, ale dla mnie to jest gra. Czyli dobra, mam to, ale ja mam, mimo że tam idą emocje, ja jestem w stanie tak zrobić i zmienić grę. Czyli mamy spokój z tyłu głowy, obojętnie co się stanie, a to jest tylko kolejne wyzwanie. To jest tak, jakbyś zamiast robił na poważnie biznes, grał w biznes. Mm. Zasady te same, tak dalej chcesz wygrać, wiesz. Mm. Nawet jakbyś z niepełnosprawnym grał w szachy, ci nie odpuszczę, wiesz. Wiesz, nie daj Boże wygra, no to może nawet foszek by był, no ale wstajesz i wiesz, że to była tylko gra. A ludzie traktują na poważnie życie. Jak to można traktować na poważnie? Wiesz, i teraz zejdźmy na logikę. Jesteśmy na kulce, która się kręci wokół kulki. Mm. Jak to można traktować poważnie? No jak? I teraz rodzice i tak dalej, szkoła, nawbijali nam do głów, że to wszystko jest takie ważne, poważne, zachowywać się trzeba. Wiesz, te ramy, tych ram, a ram, a ram, a ram. No a teraz można, nagle się okazuje, bawić w biznes. Nie wyszło, idziesz w prawo. I zbankrutowałeś, zdarza się. No to teraz myślisz, jak z tego wyjść. No. Nauczyłeś się czegoś. I teraz znowu, jak masz te myśli pozytywne, to zawsze, co by się nie wydarzyło, będzie dobrze. Ale lecisz w nie, to tak, jakby tak. Ale z tym dystansem. I to jest ta niewidzialna różnica. No właśnie. Kiedy, bardzo prosty przykład. Amatorzy idą grać w piłkę. Mhm. Kurwa, coś jak się mi podał, ty taki. I teraz no przecież jak się przechodzi koło boisk, gdzie grają w piłkę faceci, to jest jakaś makabra, nie? Sami mistrzowie świata, ten mu źle podał, ten nie umie, ten się chyba obraził, ten wyszedł. No gwiazdy, nie? A jak już jesteś prosem, to nie trafiasz setki, odwracasz się, grasz dalej. Wiesz, i to jest to, że można w różny sposób grać w jedną i tą samą grę. Można być podpiętym do prądu, pragnąć. Wszystko może zależeć od tej gry. Albo mieć totalny luz. I tak samo się angażować. Tak samo robić wszystko. I teraz widzisz, te zaplecze emocjonalne, które się kryje w tym graczu, to jest wszystko. A ja mam teraz wrażenie takie, że ja sobie stworzyłem awatar, nie? Że powiedzmy jest Dawid Piątkowski, który, dobra, life mastery, podróże dookoła świata i sobie tam wymyślam różne gałązki.
ale ja wiem, że ja jestem jakby obserwatorem tego gracza. Ja mogę w każdej chwili zmieniać tą grę, zmieniać scenariusz, zmieniać wszystko. To jest inaczej. Większość ludzi są tymi zawodnikami i tymi grami, a ja jestem twórcą gry. Ja mogę zmienić zasady, mogę zmienić wszystko. W każdej chwili. Ale nie chcę przegrać, i tak jestem niepełnosprawny. Już niby ha, 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 ale chcę wygrać, nie? No i teraz ta przestrzeń, że przegrałem, dobra. Nie ma problemu, to była gra. Widzisz, to jest subtelna różnica, nie? Niby to samo, a to jest zupełnie co innego, nie? Ale użyłeś sam fajnego stwierdzenia. Spokój z tyłu głowy. No. De facto dzięki tej wiedzy odnośnie teraz powiedzmy myśli, w sumie w moim sposobie myślenia, nie wiem czy się coś zmieniło, ale w tym co za tym idzie, za tym sposobem myślenia zmieniło się wszystko, bo ja nie utożsamiam się z tymi myślami. Ja po prostu nie czuję, że one mnie tworzą. One są, ja je obserwuję, ale nie mam tego z tyłu właśnie, wiesz, bo myśli, tylko myśli, nie? Teraz to jest właśnie to, co powiedziałeś, ten spokój z tyłu głowy. Że już nie masz... Fajnie, jak to jest ta ekscytacja odnośnie tych pozytywnych, ale sami wiemy, że więcej jest tych myśli negatywnych, kiedy się obawiamy. I ten spokój to jest po prostu taka poduszka powietrzna, bufor, że jest ci w życiu mięciutko, przyjemnie, fajnie, jak na tym fotelu tutaj. One będą, te myśli, dalej, nie? I ty, nawet bym powiedziała, to jest takie trochę po cienkiej linie teraz stąpam. Ty nawet się możesz troszeczkę zaangażować, ale jak nie pyknie, jest okej. Okay. Wiesz o co chodzi? I tak. Nie masz tego takiego, że ty musisz coś. Ty w każdej chwili możesz powiedzieć, w sumie. Ale to jest też chyba jakiś etap w życiu, nie? Najpierw tak zwana kuweta, tak? A dopiero powiedzmy z czasem, jakby można chyba też dojść do takiego spokoju chyba też. Ja myślę, że jak... Myślę. Po sobie wiem, że jak zaczęłam zauważać pierwsze efekty tego spokoju, że przestałam się angażować w te myśli, to zaczęło budować we mnie lawinową, nawet bym powiedziała, potrzebę, żeby się w niej nie angażować. Bo ja jak poczułam pierwszy raz w życiu, że mi się myśli wydaje i w sumie to nie ma na mnie wpływu, dalej jest okej, okay, to zaczęło ewoluować we mnie coraz bardziej. Więc danie sobie tego dowodu, że jest ten spokój, to jest taki fundamentalny moment, kiedy sobie zdajesz sprawę z tego, że już nie jesteś tą myślą. I w tym momencie się wszystko zmienia w twoim życiu. Jak doświadczysz tego momentu, że kiedyś ci na tym by bardzo zależało, a teraz to jest, ale w sumie w każdej chwili możesz odpuścić i nic się nie stanie, to wtedy właśnie uzyskujesz tą wolność z tyłu głowy, ten spokój. Dzięki. Proszę. Proste, nie? No, teraz 20 lat zabawy z ego i macie to. Także kochani, bęk! Dziękujemy.